Dzień dobry Państwu. Ostatnio miałem bardzo dużo pytań, tym czy łysy może być rudym. No tak, łysy może być rudym, ale najwięcej pytań było pod kątem wyborów. I tak szybciutko. Wielu z Państwa nie wie, jak głosować. Wiele z Państwa pierwszy raz idzie na wybory, bo chciałoby zmienić swoje życie, bo chciałoby wreszcie decydować o tym, jak będzie. I z tego się bardzo cieszę i chcę Państwu pokrótce wytłumaczyć, tak szybciutko. Najpierw musimy sprawdzić, czy jesteśmy w okręgu wyborczym. Jak mamy aplikację mObywatel, tam jest taka ikonka, gdzie sprawdzamy, ale też możemy sprawdzić w urzędzie gminy. Idziemy, pytamy się, czy jesteśmy na liście. Jeżeli nie, to zapisujemy się, piszemy wniosek. Z tego, co pamiętam, to do 12 października mamy czas na zmianę miejsca głosowania. Następnie w dniu głosowania bierzemy długopis, idziemy po wskazane miejsce. Tam okazujemy dokument ze zdjęciem, najlepiej, żeby był ważny. Może być dowód osobisty, prawo jazdy, paszport. Następnie pobieramy dwie karty, w sumie trzy, ale wskażę Państwu później, co trzeba zrobić z tą trzecią. Dwie karty, w tym roku będą pojedyncze egzemplarze, czyli karta do Sejmu, jednokartkowa do Senatu. Do Sejmu będziemy mieli sześć list, w tym szóstka to jest Koalicja Obywatelska. Na swoim przykładzie, jeżeli Państwo byście chcieli na mnie głosować, lista numer 6, pozycja 21, Robert Panna, zaznaczamy w kwadraciku X. X to jest dwie kreseczki przecinające się, nie zamazujemy, nie w kółeczko, tylko robimy X i nic więcej. Możemy tylko zagłosować na jedną osobę, czyli jak Państwo głosujecie na przykład na mnie, to czyli 21, lista numer 6 i zostawiamy. To już jest karta gotowa. Następnie druga karta do Senatu. Akurat w naszym okręgu mamy dwóch kandydatów. Pod jedynką jest bliska mojemu sercu, za którą jestem naprawdę, głosuję i będę trzymał kciuki, pani senator Magdalena Kochan z Koalicji Obywatelskiej. Cudowna kobieta. Ja osobiście za nią będę głosował. Czyli ja, co ja zrobię? Wezmę kartę do Senatu, pod jedynką, zaznaczam X-a pod panią Magdaleną Kochan i to jest karta już gotowa. Więcej X-ów nie stawiam. Te dwie karty wrzucam do urny i już zdecydowałem. Co z kartą do referendum? Ja osobiście tej karty nie pobieram. Nie biorę i nie będę brał udziału w referendum. Czyli przy komisji, jak komisja chce mi dać tą kartę, mówię, że odmawiam. Proszę wpisania na liście, że odmówił. I to wszystko. Mam takie prawo. Na tym, Państwo, kończę. Życzę cudownego dnia i spotkamy się 15 października.